Kolektor słońce zamontowany. Z całą pewnością teraz w układzie doltowym wszystko jest szczelne i musi działać jak należy. Zostały dwa elementy do sprawdzenia. Pierwsze to oczywiście świece. Sami ocencie, jak wyglądają. Nowe już kupione czekają na montaż. A drugi element to jest zawór par paliwa. Sprawdzamy na dwa sposoby. Pierwsze to jest połączenie pomiędzy zbiornikiem a wejściem do czujnika. Kuba teraz dmuchnie w bak z kompresora i zobaczymy, czy jest drożny ten układ. Kuba ma sprytną redukcję, którą wsadza się w miejsce korka od baku. Test wykazał, że system jest drożny. Czas więc na kolejny sprawdzian, tym razem z użyciem dymiarki. Przy pomocy komputera Adam otwiera i zamyka zawór, który dostarcza opary do kolektora. Dymi jak lokomotywa, więc wszystko jest sprawne. Teraz w głowicy lądują nowiutkie świece. Auto powinno brać nieco mniej oleju, a więc może trochę pożyją. A propos oleju, to temat rzeka na niezliczonych forach. Adam uważa, że przesadne kombinowanie w tej kwestii jest bez sensu. Wszystkie silniki w grupie Volkswagena mają określone normy. Dlatego zawsze przed wymianą należy dokładnie sprawdzić to w katalogu. I niezależnie od przebiegu, nigdy nie zmieniamy lepkości. W tym przypadku jest to 5W30. Czyli nawet gdy silnik jest stary, trzeba go chronić, a nie dobijać tanim olejem mineralnym. Do tego motoru wchodzi nieco ponad 4 litry. Zostanie więc trochę na dolewkę, choć wolelibyśmy, aby dolewki nie były już konieczne. Auto gotowe do testów.